Siemano moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z zagadek w Assassin's Creed Mirage. Jesteśmy blisko właśnie jednej zagadki. Sorry, nie to. Żeby się dostać do tego budynku. Jest prosta sprawa, zaraz wam pokażę. Dobra, teraz na mapie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy dalej w Harbija. Jest to początkowa lokacja, gdzie będziemy zmierzać do pierwszego biura. No i tu po drodze pokaże nam się zagadka. Dobra. Zdobądźmy ją. Żeby wejść do tego budynku, nie jest to nic skomplikowanego. Dostaniemy komunikat, że niektóre rusztowania możemy rozwalać. No, jak już to rozwaliliśmy, wchodzimy do środka. No i mamy nasz... nie skarb, tylko... to koleś, kurde, martwy leży. Tylko jakieś wskazówki na jego temat. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tam... porzucony. Zobaczmy, jak to jest opisane. Okej, to się zdziwiłem. Dobra. To jest co? Rzeka? Drzewa? Jakieś budynki? Wioska? A wygląda, jakby to była zniszczona wioska. Nie? Czarny dym. Jakieś kruki, podejrzewam, czy co to tam jest. Ten ala lew, kurde. No dobra, moi drodzy. Myślę, że... przejdę do poszukiwań. No i zobaczymy się w miejscu docelowym. Dobra, moi drodzy. Znajdujemy się w miejscu rozwiązania zagadki. Już wam pokazuję, gdzie to jest. Gdzie to jest? Musicie dostać się na zachód od Bagdadu. W tą okolicę. Jak widzicie, nałaziłem się, żeby w ogóle rozkminić tą zagadkę. Dobra. Musicie dostać się do porzuconej wioski. No i tutaj jest chata rybacka. To, co widzieliśmy na obrazku. I tutaj jest poświata skarbu. Dobra. Podnieśmy go, bo sam jestem ciekawy, co tutaj będzie. Talizman rogatego lwa. Dobra. Zobaczmy to. Okej, spoko. Nawet fajnie wygląda. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!